Wielokrotne próby porozumienia się i upomnienia, które były adresowane do pań posłanek Janny Kluzik-Rostkowskiej i Elżbiety Jakubiak, niestety zakończyły się niepowodzeniem. W związku z tym, że obie panie naruszały statut Prawa i Sprawiedliwości, działały na szkodę partii, Komitet Polityczny podjął decyzję o wykluczeniu pani Janny Kluzik-Rostkowskiej oraz Elżbiety Jakubiak z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja podjęta została w trybie regulaminowym. To jest informacja, którą chciałem Państwu przekazać. Proszę. Agata Adamek, TVN24. Panie Przewodniczący, podstawowe pytanie. Za co panie zostały wykluczone? Za działalność na szkodę partii. Mamy kampanię wyborczą. Niestety od kilku dni obserwujemy debatę na temat wewnętrznych relacji w partii. Taka debata jest oczywiście potrzebna, jest właściwa, ale powinna dokonywać się w ramach partii, a nie na forum publicznym. Ale to nie tylko te dwie panie wywoływały tę debatę. Były też wywiady m.in. Jacka Kurskiego, który już przewidywał, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory. Były słowa Zbigniewa Ziobry, że jeżeli wynik PiSu nie będzie na określonym poziomie, to będzie to wina Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Dlaczego ci panowie nie zostaną też usunięci w związku z tym uzasadnieniem, o którym pan mówi? Te wywiady były przedstawiane w zupełnie innym kontekście, to po pierwsze, a po drugie nie stały się przedmiotem debaty publicznej. Tymczasem wywiad Janny Kluzik-Rostkowskiej zarówno w tygodniku Wprost, jak i następnie w Gazecie Wyborczej no jest przedmiotem debaty publicznej w czasie kampanii wyborczej, a więc w czasie, w którym działacze Prawa i Sprawiedliwości, ponad 30 tysięcy kandydatów na radnych poszczególnych szczebli, bardzo mocno pracuje na rzecz jak najlepszego wyniku Prawa i Sprawiedliwości. Takie działania w tej właśnie chwili szkodzą partii.